Hej, hej, witajcie! Dzisiaj gra o tytule, nie wiem jak to przeczytać, opisana była jako Koutetsu Stal. Nie wiem, to jest chiński albo japoński, ciężko powiedzieć. Zaraz powinno rozpocząć się demko, właśnie się rozpoczyna. Co tu pisze, nie wiem. Jak ktoś ma translatora Google'a w telefonie, to można spróbować to zdekodować. Może coś tam sensownego się pojawi, nie wiem. Ja nie próbowałem, mówię od razu. No cóż, jest to jakaś tam strzelaweczka z tego, co tutaj widziałem przed chwilą demo. W miarę nawet grafika. Także spróbujemy sobie rozegrać za chwilę jakąś tam króciutką partyjkę po to, żeby się zapoznać z tą grą. 92 rok. Firma UPL Company Limited. No cóż, wrzućmy sobie 3 może żetoniki. Nie wiem, czy to się wrzuciło, czy nie. Zaraz zobaczymy, bo ta gra dosyć wolno reaguje. Więc nie wiem, jaki to będzie tego efekt. Ale miejmy nadzieję, że zaraz się coś uruchomi. O, właśnie się uruchomiło. Słuchajcie, nie wiem, czym to się startuje. Aha. Dobra. Czyli tutaj muszę wybrać sobie, co chcę. Ładujemy. No i tak to wygląda. Nie wiem, czy ona tutaj poprawnie działa na tym moim emulatorze, ale bo dosyć mówię, pewne operacje no długo dosyć trwają. Czarny ekran jest i tutaj można sobie bomby rzucać. Wydaje się dosyć fajna. O, chyba dostałem z tego pocisku. Znowuż chyba dostałem. Nie wiem, ile jest żyć. 4 czy 5? 5 chyba. Bo tak jest dosyć często. 3 albo 5 najczęściej właśnie zauważyłem. No, czasami jest też więcej, ale continue, dobra, continue. Masakrycznie dużo tych pocisków. Dobra, rozwaliliśmy. O! Najważniejsze, że można kontynuować, słuchajcie, nie trzeba zaczynać jakiegoś tam etapu od początku, bo to by było nie za bardzo. Aha, tutaj jesteśmy, dobra. O! Pięć żyć jest, bo jednym grama, 4 widzę jest. Także 5 jest. 5 żyć mamy, dobra. To można tykać. O! No, congratulations, ale nie mam bonusu, no to tam. No i co teraz? Aha, mogę sobie załadować. Dobra, weźmy sobie to.
Weźmy sobie tam. Dobra. O! Jakie cuda, patrzcie. Jakie... Jaka grafika trójwymiarowa. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Fajnie to wygląda. Oj! O, zniszczyliśmy go, dobra, fajnie. Burza nawet! Pioruny walą, patrzcie! O kurczę. Fajnie to zrobili, tą gierkę. Naprawdę fajnie. Muzyczka też taka klimatyczna, można rzec. A, pomijam już. A, nadzieję, że się rozwinie. Ostatnie życie. Co? O kurde, patrzcie, jak mnie zasrało bombami. Czekajcie, kurde, to jest nie do przejścia. No jak z tych bomb, kurde, jak taka girlanda tu się tworzy, no to po prostu jest to. Sobie jeszcze 3 i kontynuujmy. Oj, 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 ile tego dobrego. Masakracja. O, nie mam bomb już. Wszystkie bomby już żeśmy wystrykali się. Ale dziwne, że z kolejnym, słuchajcie, z życiem nie mam bomb. W większości gier jest w ten sposób, że kolejne życie to są kolejne bomby, a tutaj niestety nie. Tu na całą grę mam ilość tam bomb, chyba że jakoś się zdobędę, no nie wiem. Bo już w tej chwili nie mam na przykład. O, kontynuując. No dobra, lecimy. Za żetonem mamy dopiero, jak wrzucimy żetona, to dopiero mamy kolejną porcję bomb. A życie nowe, nowy statek może w zasadzie w ten sposób powiedzieć, nie powoduje, że bomby nam się odnawiają, no niestety. No też bonusu nie mamy. No ale cóż. Mówi się trudno. Dobrze, wybierzmy sobie tym razem coś innego. Może to? Z tego weźmy sobie może... A nie, będzie to. I tu za to. O, czyli mamy tutaj jeszcze dodatkowo, jak gdyby... Aha, bo ja po prostu chyba tam tę bombę mogę zakupić, słuchajcie, odpowiednią ilość.
Chyba coś takiego tam było właśnie. Nie przyjrzałem się. No, więcej żetonów nie mamy. Zobaczymy, czy będzie wpis. Chwila prawdy. Czy będziemy mieli wpis? Chwila niepewności. Muzyczka jest, obraz czarny. No właśnie nie wiem, czy on, ta gra tak faktycznie ma, czy po prostu to u mnie tylko tak jest. Dziwnie. No i co? No nie wiem, co tam było. Od początku się zaczyna. Dobrze. Tyle ode mnie. Dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, unlajkowania i do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.